wyobraźcie sobie, że otwieracie oczy i znajdujecie się w totalnie losowym miejscu na Ziemi. Teraz pytanie, czy umielibyście w przeciągu minuty wskazać na mapie, gdzie dokładnie się znajdujecie? Nie, bo dziś dokładnie będziemy coś takiego robić. Dokładnie to. Ostatnio dowiedziałem się, że Google Maps mają pokrycie prawie w 98% Ziemi. To znaczy, że możesz się sobie odpalić i zrobić sobie taki wirtualny spacer po całej Ziemi. Długi spacer. Teraz powstała strona o nazwie GeoGuessr, która bazuje na Google Mapsach, gdzie ludzie prześcigają się, kto szybciej i bliżej zaznaczy dokładne miejsce, w którym się znajduje. Dlatego zamierzam spędzić w tej grze 24 godziny trenując i zapamiętując wszystko, co tylko się da, tylko po to, aby moi znajomi potem wywieźli mnie z zasłoniętymi oczami w 3 dowolne lokalizacje, abym mógł sprawdzić, czy będę wiedział, gdzie jestem. Zapraszam. Etap pierwszy. Sprawdzam, z czym to się je. To jestem ja. Przystojniak, wiem. Totalny przystojniak. Ta błyskawica tutaj u góry na czapce, bo jestem szybki. Dobra, zacznę. Ekspert! Kurde, lecimy ekspertem. Let's go. Ale wąski ten. Ale wąski most. No i ci czekają. To jest u nas? Nie, to nie jest u nas. Czekaj. Ale to będzie Europa gdzieś. Węgry? Udajmy. Rumunii. To by Włochy. To jest niemożliwe, że ci ludzie są w stanie tak szybko znaleźć te lokalizacje. Jakby coś tu jest nie tak. Bo tak jak wspomniałem wam wcześniej, są ludzie, którzy wystarczy, że raz spojrzą na miejsce i są w stanie je znaleźć z poprawnością nawet do 10 kilometrów. I teraz moje pytanie jest takie, czy aby na pewno ci goście są w stanie znaleźć te miejsca w 10 sekund, czy 15 sekund? Czy to przypadkiem nie jest, kurde, ustawione? Zamierzam to sprawdzić. Dobra, zamierzam napisać do jednego z czołowych polskich geogeserów z pytaniem, czy jak pojadę gdzieś daleko i zrobię zdjęcie, to czy zgadnie, gdzie je zrobiłem? Generalnie obstawiamy, że nie odpiszę. I wtedy byśmy musieli tu skończyć odcinek. Ej, dobra, odpisał. Ale jaja. To znaczy, że teraz musimy jechać zrobić zdjęcie. Teraz jedyne, co musimy zrobić, to wsiąść w samochód i pojechać 1500 km tylko po to, żeby zrobić jedno zdjęcie. Dodatkowo zrobimy je moim 50-letnim polaroidem, żeby nie było tak łatwo. I tak, to jest to zdjęcie. Wszystko wiem. Odpisał mi, że zdjęcie zostało zrobione w Czarnogórze, ale gdzieś przy serbskiej granicy. I co jest najlepsze, dokładnie tam zrobiłem to zdjęcie. Także to by było na tyle. Etap drugi. Sprawdziłem, że to jednak nie jest fake, więc biorę się do roboty. Dobra, ale jak być prosem w GeoGuessrze? Jak to zrobić? I dobra, z tego co wyczytałem, to bardzo istotne jest zapamiętywanie charakterystycznych rzeczy dla danego obszaru. Na przykład państwa, miasta, znaki. Nie wszędzie są takie same. Roślinność też. Mam nadzieję, że nic nie wdepłem. I moje ulubione, czyli na przykład barierki. To nie są typowe warszawskie barierki, jakby... Raczej odpalać GeoGuessera, nie ma co ten. Dobra, czas się wziąć do roboty! A nie, kurde bele. A śnieg, góry, Szwecja może, albo nie, może Norwegia. Tam na gra. Jednak nie. No ja fajnie, jestem tutaj. Ale załóżmy, że to jest na przykład, nie wiem, Węgry. Węgry mogą być takie? Jak Ekwador? Da, no to już teraz, kurde. Australia? Australia, dobra, to jest Australia. I... Guess. O nie! Ale nie! Teraz czajcie to, że po paru godzinach w końcu zaczęły się pojawiać pierwsze sukcesy. O kurde, prom. To jest chyba jakiś taki norweski, bym powiedział. Norwegia. Oj! Pierwszy raz trafiłem kraj. W sumie przy GeoGuessrze spędziliśmy 24 godziny i najgorsze z tego wszystkiego jest to, że chyba zacząłem to łapać. Coś się komuś wywróciło. Co to jest? Czy to jest kanapa? Dobra, okej, Australia. Lećmy z tym. No nie, no! Albo i nie. Etap trzeci. Test ostateczny. Okej, zanim zaczniemy, zanim przyjedzie po mnie samochód, to ustalmy jeszcze zasady gry. Pojedziemy w 3 dowolne lokalizacje, ale nie na terenie całej Polski, bo zjeżdżenie z workiem na głowie przez całą Polskę mogłoby być bardzo problematyczne. Więc zrobimy tak, że będziemy przemieszać się na przestrzeni Warszawy, całego miasta. Ale żeby nie było tak łatwo, to zrobimy tak, że jak punkt będzie liczył się dopiero wtedy, kiedy moje zaznaczenie będzie w promieniu 2 km od miejsca docelowego. Nie powiem, trochę się stresuję. Zobaczcie, jaką mam fajną koszulkę. Oho. Zadzwonił mój samochód. No co tam?
Dobra, to wychodzimy. Pomijając stres związany z lokalizacjami, to bardzo zastanawiało mnie, w jakim nakryciu będę musiał cały czas jechać. Wiecie, by nie wyglądać z daleka jak jakiś uprowadzony czy coś. Dobra, no. Jednak, wiecie co? Nic nie mówiłem. Dobra, zasada jest taka, że po zdjęciu worka mam tylko minutę na zaznaczenie miejsca na mapie. I do tego, żeby było trudniej, nie mogę wysiąść z samochodu. O dziwo, przejechanie na pierwszą lokalizację wydało mi się być dosyć szybkie. Albo tak mi się zdawało. 3, 2, 1, puśćcie, dobra. Kuźwa mać, gdzie to jest? Ale żeście mnie wywieźli. O nie! Czemu jestem w lesie? Dobra, powiedzmy, że to jest to. No, mam, zaznaczyłem, tak. W sensie, no, muszę kliknąć. No. Kurna, nie, to nie jest możliwe, żeby to było tu generalnie, ale czy to jest park Barciucha w Warszawie? To nie jest to? Pierwsze miejsce okazało się być turbo trudne. Najgorsze jest to, że ja dalej nie wiem, gdzie jestem. Naprawdę. Mimo, że dzień wcześniej byłem 100 metrów dalej. Natomiast druga lokalizacja... Teraz 3, 2, 1... Kurde, nie mógł się... Dobra. Kurde bele. Ja już myślałem, że wiem, gdzie jestem. Kurde, ile mam sekund? Dobra, skup się. Nie. A, skupałem? Nie, czekaj. Tu gdzieś pewnie. Tam, że tu. Musi to być gdzieś tu. Dobra, nakliknę tu, żeby było na ten, ale... Nie, kurde, nie tu. Nie tu. Tu chciałem. Dobra, zobaczyłem tu. Czyli tu jest... Czy jesteśmy na nowym mowie? Dobry jesteś, bo korfan tego jest tu. Aaaa, kuźwa tak! Czyli blisko. Blisko. Ale zarumbiście. Ale czad. No i mamy remis. I to jest ten moment, w którym to mam szansę udowodnić wszystkim, że ten cały czas nie poszedł na marne. Jest 1-1. Człowiek kontra maszyna. Że potrafię, że jestem warszawskim mistrzem geogesera. No z tym może trochę przesadziłem. Wystarczy tylko, że zgadnę trzecią lokalizację. Stoper macie? No. 3, 4, dobra. Dobra. No szkurde. Dom, jakaś ten las. Kurde, ciężkie, bardzo ciężkie. Droga, taka pojedyncza, tam jest jakaś ulica. Dajmy tu. No, no, ale jest, mam. Nie jesteśmy w Rembertowie, nie? Ale to było ciężkie strasznie. Po tych wszystkich zmaganiach nasuwają się dosyć proste wnioski. W sumie nieważne, czy wygraliśmy, czy nie, chyba po prostu ważne jest to, aby zawsze mieć przy sobie mapę. Albo telefon. Tam też są mapy. Bo przecież chodzi o to, aby zawsze wiedzieć, gdzie jesteś. Subskrybujcie, pa!